Witam w moim kolejnym materiale i dzisiaj chciałbym wrócić do gry Lock and Load Tactical. Prezentowałem już kiedyś tę grę na kanale, ale minęło trochę czasu. A co jakiś czas pojawiają się u mnie pytania wśród oglądających, żebym polecił jakąś dobrą grę komputerową, która dobrze oddaje realia planszówek. Więc uznałem, że warto o tej grze przypomnieć, zwłaszcza, że akurat spełnia ona całkiem nieźle wspomniane warunki. Jest to zresztą przeniesieniem 1:1 systemu taktycznego wydawnictwa Lock and Load na komputer, ale przeniesienie, przyznaję, pod wieloma względami bardzo udane. Chciałbym dzisiaj wziąć na warsztat scenariusz pochodzący z jednego z dodatków, a dokładniej z dodatku Heroes of the Falklands, skupionego na brytyjskiej inwazji na Falklandy. Dlaczego ta gra, jak wspomniałem, jest tak udana? Po pierwsze, zachowuje ona wszystkie charakterystyczne realia, zarówno graficzne, jak i mechaniczne gier planszowych, ale jednocześnie jest bardzo ładnie zrobiona od strony wizualnej. W trakcie rozgrywki ładnie tłumaczy zasady, także dość łatwo można do niej wejść. Ona nie ma wysokiego progu wejścia technicznego. I co jest także dużą zaletą, to fakt, że można w nią grać z innymi graczami, nie tylko poprzez przesyłanie sobie save'ów jak w wielu innych grach, ale na żywo, na serwerze. Gra umożliwia rozgrywki na dwóch graczy. Kiedyś było z tym sporo problemów względem stabilności, ale przez te lata, jakie wyszły od momentu wyjścia tej gry, poprawiło się to znacząco. Więc tak, dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat scenariusz Fly Half z tego wspomnianego wcześniej dodatku o Falklandach. Przedstawia on walki brytyjskich spadochroniarzy na wyspie Stanley. Naszym zadaniem będzie tutaj opanować kilka heksów, natomiast będziemy walczyć w nocy, co ogranicza nam nieco widoczność, jeżeli chodzi o działania. I im bardziej będziemy się widocznie zachowywać, na przykład strzelać, to będziemy mieli, będzie wróg łatwiej mógł nas zobaczyć. Dodatkowo, jeden z naszych dowódców, kapitan Mercury, Radio Gaga i tak dalej, może wezwać artylerię spoza planszy. Więc tak, będę grał Brytolami, Argentyna oddam komputerowi, tutaj nie będę nic zmieniał, czyli ani układ, ani długość rozgrywki, ani balans, tutaj żadnych kombinacji nie będzie. Jeżeli gracie to i chcecie na przykład sobie uprościć życie, to możecie zawsze, czy to zwiększyć liczbę etapów, jeżeli macie limit etapów w grze do wygrania, albo poprawić balans na którąś ze swoich stron, ale ogólnie najlepiej zostawić to tak, jak jest. Okej, okay, tak wygląda nasza plansza. I gra wykorzystuje mechanikę naprzemiennych aktywacji, czyli gracz aktywuje jeden żeton lub 100 żetonów, potem drugi gracz i tak dalej. Argentyńczycy zaczynają na planszy i od razu można zobaczyć, tutaj mamy te trzy heksy, które musimy opanować. Tu znajdują się Argentyńczycy. Tu są heksy, na których wejście aktywuje się jakieś wydarzenie. Nie wiemy, co to jest za wydarzenie. To może być wydarzenie nam korzystne lub niekorzystne. Anglicy zaczynają poza planszą i wprowadzamy ich. Tutaj mamy także podaną informację, że mamy dostępne trzy ostrzały artyleryjskie, które może aktywować jeden z naszych dowódców. Więc tak, aby wejść na planszę, musimy stworzyć nasze grupy. Mówiłem, kapitan Mercury, tak podobny trochę, prawda? Tu mamy nasze siły i kiedy wprowadzamy nasze jednostki, to tworzymy, zaznaczamy je sobie. Więc powiedzmy, stworzę grupę o taką. I use selected units. Tutaj, jak widzicie, mamy obszary, z których możemy wejść. Ja bym chciał jedną grupę posłać tutaj, aby opanowała te dwa heksy, a reszta sił będzie musiała opanować ten obszar. Więc tak, ta grupa wejdzie tu i od razu mogę nią poruszyć.
Jak widzicie, gra mi mówi, do którego momentu mogę iść. Kiedy zrobi się na czerwono, to już finito. Kapitan Merkury wspólnie z oddziałem uzbrojonym karabin idzie tutaj i to kończy nasz impuls. Teraz jedną z grup argentyńskich atakujemy i teraz ponownie my. Więc tak, mam tutaj dowódcę. Dowódca zawsze daje nam bonus do ruchu, do zbierania się, więc warto ogólnie tworzyć czasem większe grupy złożone z oddziałów i dowódcy. Przy czym druga sprawa to jest to, że jeżeli tworzymy taki stos, to taki stos w naturalny sposób będzie łatwym celem dla przeciwnika. O właśnie, widzicie, wróg nas zauważył. I to jest, co jest fajne w tej grze, to gra nam automatycznie pokazuje wszystko, co się stało. Tutaj ja mam ustawione to bardzo szybko, ale możecie spowolnić to. Tak, żeby móc zobaczyć, jak wyglądała procedura, jak wyglądały rzuty kością, o ile potrzeba było, jaki był potrzebny wynik nam, żeby się obronić, jaki był potrzebny wrogowi, żeby nas trafić i tak dalej. Ok, to kończymy impuls. Kolejna. I teraz tak. Tu mam medyka. Medyk jest postacią samą z siebie. On, jak widzicie, nie ma możliwości bojowych, ale w przypadku bycia z oddziałem razem może się przydać jako taki, który pomaga się pozbierać po otrzymaniu strat. Więc stworzę taką grupę. I ta grupa również wejdzie stąd. Tutaj. Kończymy impuls. Następnie tu. Chciałbym obejść to wzgórze, wykorzystując jego osłonę. Natomiast no, oczywiście nie mogę całkowicie zignorować tego, co się będzie działo gdzie indziej. Więc use selected units. I ta grupa wejdzie tu, tak żeby ewentualnie mogła atakować agentów wzgórzu. Oddział będzie tu. Posiadanie wielu oddziałów, wbrew pozorom, nie jest także całkowicie złą opcją, ponieważ sprawia, że mamy więcej aktywacji. Czasami jest to dobre rozwiązanie. Problemem jest to, że takie oddziały rozproszone są także trudniejsze do pozbierania w momencie, kiedy otrzymają obrażenia. Już nie mogę wejść, więc tu zakończymy ruch. Został już tylko jeden. Gdzie go chcę wprowadzić? Myślę, że tu. Na to wzgórze nie wejdę. Mógłbym wejść tu. Tu już nie wejdę, ponieważ jak oddziały poruszające się z dowódcą poruszają się szybciej. Nie chcę też tworzyć wielkich stosów, bo takie stosy w naturalny sposób są łatwiejsze do zniszczenia. Więc, jak widzicie, aktywowałem już wszystkie moje oddziały, więc dajemy pas i kończymy. Zdobyliśmy inicjatywę w drugim etapie, dzięki udanemu rzutowi. I teraz możemy wybrać, kogo chcemy aktywować jako pierwszego.
Na razie nie widzimy za bardzo wrogów, więc kontynuujemy, bo nikogo nie byśmy zdjęli. Zaczniemy od oddziału Freddy'ego Mercury'ego. Mógłbym podejść tutaj, tylko że nie. Może najpierw ci niech podejdą. O. Zobaczymy, jak to pójdzie. Oni mieli 4, ja 6, co oznacza, że nie było żadnego skutku. Mógłbym podejść bliżej do nich. Na ich pole nie mogę wejść. Czasami możemy, jeżeli wejdziemy na pole wroga, to możemy wykonać walkę wręcz, ale tu jest niestety to niemożliwe, a nie chcę podchodzić za blisko, więc to na razie zakończymy. Plus. Tu wróg do mnie strzela. Spróbowali, bo strzelali z działa. A jak strzelamy z czegokolwiek artyleryjskiego, to najpierw trzeba uzyskać trafienie, a potem dopiero ewentualny skutek trafienia. Dobra. Freddy Mercury idzie tutaj. Tu nie wejdzie. Tu mógłby wejść najdalej. Okej. Ten oddział pójdzie drogą. Staram się skłócić przeciwnika, żeby się ujawnił, ale jak na razie nieszczególnie mi to wychodzi. Tak, ten stosik. Wejście tutaj jest teoretycznie możliwe. Tylko, że będę musiał przejść dosłownie przez ogień wroga, co jest cokolwiek mało prawdopodobne. Kolejny tutaj. No niestety kiepsko mi poszło. Bardzo kiepsko. Poniosłem straty. Generalnie im niższy wynik, tym gorszy. Skończymy impuls. Teraz tak, czy ja mogę ich ostrzelać? Nie mogę. Nie mam do nich linii widoczności. Ależ mam pecha w rzutach, no nie. Chciałem wejść i szturmem po prostu zdobyć ten punkt umocniony. A niestety kości mnie nie kochają. Okej. O! Wytworzył mi się bohater. No to miłe. To przynajmniej tyle zyskałem. Wróg mnie próbował zaatakować w walce. Doszło do walki wręcz. I zdaje się, że go zniszczyliśmy. No dobra. Zdobyliśmy tym samym kontrolę nad tym punktem. Tyle dobrego. Gorzej, że ten oddział tu się nam rozsypał, ale to jeszcze nie jest źle. Możemy to zawsze jakoś tam jeszcze pozbierać. Dobra. Czy oni kogoś widzą? Widzę, że mają celownik. To, co jest fajne, to to, że gra nam automatycznie pokazuje, jak widzicie, modyfikatory i szanse na trafienie. Jak widzicie, tu jest 0% szans na trafienie. Więc nie ma co się bawić w strzelanie. Tutaj nie chcę już, żeby tu musiał, bo tu już nie chcę po prostu tworzyć kolejnego mega stosu.
trafili mnie. I znowu mi test nie wyszedł. Źle. No dobra, to kończy mój impuls. Teraz tak, czy oni widzą wroga, bo wróg strzelał. Tu mamy 6% szans na trafienie, 2% szans na trafienie, 2% szans na trafienie. Umówmy się, żadna. Żadna szansa. A ci? Okej, okay, tutaj mamy następującą sytuację. 83%, jeżeli trafimy z naszej broni, ale z naszej własnej broni oddziału jedynie 2%. Tu podobnie. Spróbuję. Zaryzykuję. Niestety chybiłem. Nic z tego. Trudno się mówi. Koniec impulsu. Chyba wszystkie nasze jednostki aktywowałem już. Tak, żadna już nie może być. Wszystkie zostały aktywowane, więc... Tym razem oni wygrali inicjatywę. Źle. Możemy sobie wybrać autorali, wtedy komputer sam przeprowadzi dla nas wszystkie rzuty na zbieranie rozproszonych jednostek. Okej, nasz dowódca się tu pozbierał. Oddział się pozbierał. O, to dobra wiadomość. Ci się nie mogą pozbierać, no bo nie są z dowódcą. Tylko oddział, który ma z dowódcę lub kogoś takiego, może próbować się zbierać. Dobra. Więc tak, tutaj... Szturmowy. Okej, okay, tutaj mamy bunkier, więc żeby zdobyć ten bunkier, musimy do niego wejść. A zatem ja spróbuję zdobyć ten bunkier, wykonując szturm. Okej, okay, udało nam się wyeliminować wroga. Ładnie. Teraz cała ta banda, która na tym heksie siedzi w bunkrze. No, nie najlepiej. Nie najlepiej. Ci zostali rozproszeni. Dowódcę stąd będę musiał zaraz wysłać się gdzieś tutaj, żeby coś zrobił. Ci z tym swoim działkiem. Niech spróbują trafić. Trafili! Niesamowite! Nie wierzyłem, że im się uda. Dobra, wbili i jeszcze udało im się osłabić wrogi oddział. No proszę! Ich własny ostrzał raczej ma niewielkie szanse, że coś zdziała. No, 4, a oni mają 8, bez efektu. Ale i tak, nieźle. Jesteśmy... Wezwali ostrzał artyleryjski. Oj. Dobra, nasz oddział wytrzymał to nieźle. Zastanawiam się, czy nie mogę im odpłacić pięknym za drobne. Kapitanie Merkury. To pole jest poza jego polem widzenia, niestety. To by mógł ostrzelać. Tylko, że to mi nic nie da. Nie chcę. Abort. Dobra. Ten oddział niech przejdzie tu.
Okej. Co tutaj siedzi? Tu jest bunkier. Tu jest jakiś dowódca, tu jest oddział z dowódcą. Czy ja ten oddział z dowódcą mógłbym ostrzelać? Dobra, gra mi sugeruje ostrzał tych, ze względu na relatywnie duże szanse trafienia moją bronią. I nikogo więcej. Ten po prostu się jeszcze nie aktywował, więc żeby go aktywować, musiałbym go najpierw zobaczyć. Mógłbym przeprowadzić również akcję rozpoznania. Mamy, oddziały mają opcję Spotted, która pozwala im namierzyć wroga. Ale to mnie jeszcze nie bawi. Okej, oddział z Freddym podejdzie tu. O, to mi daje szansę teraz. Na to pole niestety wciąż nie mogę wejść. No, jakbym nie chciał, wejście tutaj jest dla mnie niemożliwe. Nie jest to dobra wiadomość. Wejdę tutaj i to wszystko. Coś chyba ten oddział stracił. No, ponosi straty. Niestety. To jest problem oddziałów bez dowódców właśnie. Bo łatwo mogą zostać sponiewierane. Na tym skrzydle aktywowałem wszystko. Ci wejdą tutaj, tu jest dowódca, więc ten dowódca może i będzie w stanie ich pozbierać. Szkoda, tworzę ogromny stos, a to nie jest nigdy dobre. O kurczę, teraz oni mnie trafili z działka bezodrzutowego. Oj, oj, oj. Mówiłem o tworzeniu wielkich stosów. Właśnie, to jest problem. Wszedłem i... Ci już nie mogą się aktywować, więc to kończy moją fazę, mój etap. Pass N. I znowu wygrali inicjatywę. No to przecież ja tutaj atakuję, to ja powinienem mieć inicjatywę. Jak to ma być? No dobra. Zbierać nikogo nie mogę. Ten oddział, który próbował wejście pozbierać, niestety został zniszczony. Okej, więc teraz tak, teraz my. Do kogo oni mogą strzelać? Do tych. No, mają duże szanse, więc... Nie trafili z działka. Za to z karabinów trafili. Okej. Dobra. Oddział, który był na bunkrze, został wykończony. Została jeszcze załoga z działkiem jakimś. A, podchodzą blisko. Trzeba się zająć niego. Ale to potem. Teraz tak. Ci są niestety, ci się nie mogą aktywować. Freddy Mercury. Tym mógłbym wejść tu, zaatakować tego dowódcę. Pojedynczy dowódca, więc długo to nie trwało. Oj, 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 wleźliśmy na miny! No niestety, bywaj tak. Okej, ci trafili moich z działka bezodrzutowego. I niestety chyba dość boleśnie trafili. No, jeden z naszych oddziałów wstrząśnięty. Drugi przeszedł to dobrze.
kolejny wstrząśnięty. Oj, do dowódca będzie musiał się postarać. Bo wrogów tutaj coraz więcej. Okej. Może oni z tym swoim, z tą swoją wyrzutnią by coś działali? No wyrzutnia ma 83% trafienia, więc nie tak mało. Dobra, uzyskała trafienie. Okej, wróg wstrząśnięty. Trafienie z karabinów nie bardzo wierzę. No właśnie, 1-9, bez szans. Ale przynajmniej wróg został tutaj wstrząśnięty przy mocy celnego trafienia tą wyrzutnią. Do przewidzenia, że ten oddział zostanie zniszczony. Teraz ktoś jeszcze został do aktywowania. Tak, tutaj ten oddział. Niech dołączy do Freddy'ego. Razem będą się szybciej poruszać. Coś tu wybuchło. Co to było? Nawet nie wiem, ale no dobra, nic się nie stało. No, już się bałem, że pojawił się jakiś problem, ale na szczęście nie. Ten oddział nie może się poruszać. Ci są aktywowani, więc to nam zakończy etap. O, wygraliśmy tym razem inicjatywę, więc zbieramy, zbieramy. Szybko, bo jest źle. Dobra, dowódca się pozbierał. Oddział się pozbierał. Okej. Wróg. Na szczęście ci się nie pozbierali. Okej, mam pocieszenie. Dobra, aktywujemy natychmiast cały ten stos. I strzelamy. Czemu ja do nich nie mogę strzelać? A, są niewidoczni. To dranie. Mógłbym strzelić do nich. Mam duże szanse. Trafiłem z wyrzutni. Ale niestety udało im się przetrwać. No więc to tyle. Okej, wchodzą na mnie, próbują... Oj, chyba i sobie nie trafiłem. No, ponieśli straty. Chodzę stąd w pole, dobra. To im nie wyszło. Okej, teraz my. Drugie z pól, które jest wymagane dla warunków zwycięstwa. Tutaj, oj, będzie niewesoło. Czy oni mogą do kogoś strzelić? Nie bardzo, nie widzą nikogo. Wróg jest za daleko. Kurczę, szkoda, źle. Nawet nie mam opcji dostrzeżenia wroga. Wykonam czołganie się tutaj, tak by wróg też mnie za bardzo szybko nie zauważył. Okej, teraz tak, oni... Nie widzą wroga żadnego. Niestety... Tak, wróg jest poza naszą widocznością, to źle, co oznacza, że będę musiał podejść bliżej. Nie podoba mi się to, bo wiecie,
Tu są miny, to może nawet dobrze, że z nich zejdę. Ci wytrwali. Okej. Tu już wszyscy byli aktywowani. No nie, to będziemy kończyć. Ja mam zamiar wymienić jakiś argentyński słom swojej broni. Okej, wygraliśmy inicjatywę. Nikogo nie mogę zbierać. Tym się nie udało pozbierać, to dobra wiadomość. Problem w tym, że oni w momencie, kiedy tutaj weszliśmy, wleźli nam na bunkier, to odzyskali kontrolę nad tym polem. Bo nasze oddziały, które zajęły to pole, są w bunkrze. I nasz dowódca właśnie się... O kurczę, tam się zrobiło niebezpiecznie. Okej, teraz my. Czy ci kogoś widzą? Chyba tak. Tak, to pole widzą. Zaryzykujemy. Niestety żadnego trafienia. Ale te kluczycy, zauważcie, za bardzo się nie angażują. Dobra, czy Freddy Mercury mógłby wezwać ostrzał artyleryjski gdzieś na jakiś obszar, gdzie jest wróg? To pole jest dostępne. Dobra. O, bardzo dobrze. Aha. Zobaczymy, czy coś osiągniemy w ten sposób. Aj. Wygląda na to, że nic nam nie wyszło z tego strzału. No. Bałem się już, że rozproszy mi się ten oddział, a ciężko byłoby go pozbierać. Na szczęście się udało. Okej. Okay. Teraz oni. Czy oni mogą kogoś ostrzelać? Tylko ich. No więc niech strzelają. Mogę to strzelać. Wyrzutnia nie trafiła. Ostrzał karabinowy nic nie uzyskał. Słabo się zrobiło. Powiedziałbym niebezpiecznie. To będzie koniec mojej aktywacji. Jeszcze ci nam się rozproszyli. Mam tu zbada medyka, który może im pomóc się pozbierać jakby co, ale no... To kończy nasze działania. Wygraliśmy inicjatywę. Zdecydowanie chcemy zbierać oddziały.
I nie wyszło. Ojej, źle. I tu też nie, no. Pech. Żal.pl. Ci są rozproszeni, oni guzik zrobią. Na tym się jeszcze udało pozbierać. Dobra, ci tutaj nic nie zdziałają, bo są rozproszeni wszyscy. Ci także. Zastanawiam się, czy nie mogę jeszcze jeden ostrzał artyleryjski wezwać i zastanawiam się, czy to nie jest dobra opcja. Zaryzykujemy. Oj, nie mam szczęścia. O, tutaj trafiłem. Ale zdaje się, że im wyszedł. A nie, nie wyszedł im test. O, ale... Słabo. Oj, ci podchodzą. Dobra, ci z tym swoim, swoją wyrzutnią nikogo niestety nie widzą. Zrobię tak trochę ryzykownie manewr. Okej, udało mi się. A nie udało się. Oj, oj, niestety. Nie, oni niech pilnują tego obszaru, stąd nie będziemy ich ruszać. To będzie koniec mojego ruchu. No i niestety. Teraz zbieranie poszło lepiej. Okej, udało się. Wrócę przynajmniej. Oddział też się udało. Dobra, cała ta grupa się pozbierała. Ten medyk. Dobra, dał radę. Obie jeszcze oddział pozbierał. Dobra, pozbierał. Git. Zła wiadomość, że Argentyńczykom się także udało w bunkrze. Próbuję ich przegnać stąd ogniem. Okej, trafiliśmy ich z wyrzutni. Ale udało im się wytrzymać. Ogień karabinowy. O, ogień karabinowy trochę przyniósł lepszy efekt. Dobra, wykończyliśmy ich. Okej, tu się udało. Ale to nie jest tak hop-siup, bo teraz, żeby odzyskać kontrolę tym polem, będę musiał wyjść z bunkra. Tutaj wróg do nas.
uzyskaliśmy trafienia. I oddział został osłabiony. Tyle dobrego. Freddy. Oj, ogień nam zniosło mocno. Bałem się, że trafimy we własnych. Znaczy tutaj trafiliśmy we własnych, tak. Też. Nie tak do końca miał być, ale trudno. Ach, mają fuksa. Miałem nadzieję, że artyleria ich trochę spulchni. Okej, tych udało się rozproszyć, ale to tyle. I tak będziemy musieli wyjść z tego bunkra i to będzie zabawa. Impuls. O właśnie, podchodzą. Już strzelali, no nie, tam nic nie mogą zrobić. No więc nie. Ci nic nie mogą zrobić. Tutaj. Ten oddział. Będzie wszystko. To będzie koniec i ostatni etap przed nami. Wygraliśmy inicjatywę, ładnie. Czy się pozbierali? Tak, niestety tak. Teraz jest źle. Czemu jest źle? Bo jeżeli wyjdę z bunkra, a powinienem wyjść z bunkra, żeby odzyskać kontrolę nad polem, bo sam siedząc w bunkrze nie mam kontroli nad polem, to będę celem ostrzału dla nich i dla nich. Mogę spróbować najpierw wezwać ostrzał artyleryjski, ale nie, już nie mogę. Już nie mogę, już się wyczerpałem z ostrzałów. Więc myślę, że tak. Oni wyjdą z bunkra. Będą narażeni na ostrzał. Ale udało im się zdać test. Tyle, że teraz ci do mnie jeszcze strzeli z działka. I zdaje się, że oni z kolei mi zrobili. Oj. Wstrząsnęli mną. Coś mi się zdaje, że chyba nie wygram. Znaczy, jeszcze nie jestem bez szans. Jeszcze nie, to nie jest tak, że już od razu wszystko diabli. ...58%. Działko niestety nie trafiło. Karabiny także. Koniec.
Dobra. Mam jeszcze taką szansę, że tą ekipą wyjdzie z bloka. O, i odzyskam kontrolę nad tym polem. Nie chcę już nigdzie dalej iść, po prostu niech pozostaną na tym polu. To powinno wystarczyć, żeby załatwić mi kontrolę nad polem, bo to jest ostatni etap. Wrót już nie ma żadnych jednostek aktywnych, więc nie może już nic zrobić. Ta ekipa może ostrzelać to pole. Nic się nic to nie dało. Ale jako że jest to ostatni etap, a ja kontroluję wszystkie trzy punkty zwycięstwa, to udało się wygrać. No nie było łatwo. Sytuacja do końca była taka niepewna. Ponieśliśmy też kilka strat, z których co najmniej parę było do uniknięcia, trochę z własnej głupoty, ale ostatecznie poszło ładnie. Na korzyść, to co mi ewidentnie pomogło, to były rzuty na inicjatywę. Miałem tutaj trochę szczęścia i nie ukrywam, zresztą widzicie sami, 75% rzutów na inicjatywę wygrywaliśmy. To jest bardzo przydatne, bo pozwala zawsze jako pierwszemu oddać strzał. A w sytuacjach takich kryzysowych jest to istotne. Także to by było na tyle. Zwycięstwo mamy takie, no o włos, na sam koniec. Dzięki tylko temu, że miałem w tym bunkrze dwie jednostki, to jedna, która została rozproszona pierwszym strzałem, robiła takie mięso armatnie, poświęciła się, żeby druga mogła wyjść bezpiecznie i ostrzelać i zająć punkt zwycięstwa. Także to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.